Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nowy atomizer kupiłem i nowy oczywiście olejek taki. Zresztą zaraz wam to wszystko pokażę i przetestujemy. Jak pewnie dobrze wiecie, mam Draga dwójkę z tego co kiedyś pokazywałem i po prostu nie ma już do niego grzałek i musiałem kupić nowy atomizer. I kupiłem wczoraj, a nie dzisiaj. Atomizer dokładnie Cake Vape Z Top Airflow i oczywiście jest to z grzałkami. Zresztą wam powiem, co ma w zestawie. Atomizer ma w zestawie oczywiście dwie grzałki. Ma jeszcze taki kluczyk do odkręcania grzałek, żeby je po prostu wymieniać. Ma oczywiście uszczelki oraz inne jakieś tam duperele. No jest oczywiście nasz atomizer. Tak on się prezentuje w takim pudełku. Tu macie oczywiście, nie wiem czy to będzie widać, ale tu macie wszystko opisane. Zresztą zaraz wam to wyciągam i po prostu wam to wszystko pokażę. Tak się to wszystko prezentuje. Aha, zapomniałem dodać, że oczywiście jest jeszcze szkiełko zapasowe. No, także wyciągniemy sobie go. Tak się prezentuje. Czarny oczywiście w kolorze czarnym. Ustnik oczywiście mamy zdejmowany. Także w środku jest grzałka załadowana. Mamy oczywiście górny przepływ powietrza. W oryginalnym atomizerze od Draga miałem na dole przepływ powietrza, więc w sumie dobrze, że ten jest górny. Także otworzymy sobie go. No i co? No i atomizer w sumie jak atomizer. Tak jak mówiłem, grzałka już jest. Ale pokażę wam, co tu jest dalej. Szkiełko już widzieliście zapasowe, więc po prostu przechodzimy do dalszej części. Oczywiście instrukcja, jak to bywa. Tu jakieś karty chyba, czy no, jakieś uwagi, żeby uważać na coś tam i tak dalej. No i oczywiście mamy pudełko, w którym znajduje się zapasowe grzałki oczywiście oraz uszczelki z tym kluczykiem, o którym wam mówiłem. Także no moim zdaniem spoko. Oczywiście teraz sobie go przekręcimy, żeby sobie sprawdzić, jak on działa. I tak jak mówiłem o tym olejku, jest to olejek od Fantos o smaku winogrona. Takie w sumie. Tak, chyba tak, winogrona było. Chciałem winogrona, ale się to... Tak, winogrona dokładnie. Także też sobie go przetestujemy dzisiaj. Zobaczymy, jak on siedzi w ogóle. Wow, moim zdaniem mega siedzi. Naprawdę. Jest spoko. Dobra. I ogólnie to sobie wlejemy teraz. Także tak pokrótce wam w sumie opowiedziałem, co tam on zawiera. Aha, i jakby ktoś miał taki atomizer i wiedziałby, jak wlewać olejek, to oczywiście to trzeba odkręcić w górę i wlać tutaj z boku. Tu, w te. Nie w tą środkową, tylko w te boczne. Dobrze, ja już sobie zalałem. Myślę, że ogólnie tyle starczy tego olejku. Więc trzeba czekać teraz 10 minut i po prostu zobaczyć, jak będzie to smakować. Dobra, więc po wielu nieudanych próbach, ponieważ pokazywał mi atomizer short, czyli że po prostu musiałem go wyczyścić. Jak wyczyściłem, to było git. Zresztą różne są teoria a propos, jak się oświetla atomizer short, bo może być zawarcie i tak dalej. Ja na szczęście miałem czego z tych rzeczy, tylko po prostu musiałem wyczyścić atomizer, bo coś tam było chyba w nim i odczekano oczywiście 10 minut. Grzałka się nasączyła ładnie i jeszcze chciałem wam ten olejek pokazać z bliska bardziej. Tak, o. Mamy tutaj 3 mg, bo to jest nikotynowy, niestety, na 10 mm, czyli
Po prostu jest no mały, z tego co widać, ale będą większe i będziemy sobie je też testować. Także przechodzimy teraz do testu. A co do Atomizera, to polecam w sumie, bo przed chwilą to właśnie tak sobie patrzyłem i czytałem opinię o nim, także ja polecam. I możecie oczywiście również napisać w komentarzach, czy wy też go mieliście, lub czy ktoś go ma i czy też również polecacie innym, którzy oglądają ten film. Powiem wam ogólnie, tak sobie czytałem teraz tutaj, że limonada, kol jakiś, ogólnie to jest winogron, ale moim zdaniem to taki winogron trochę z lodem takim, bo jakby przy zaciąganiu się to jest taki posmak takiego chłodziku takiego, nie lodu, tylko chłodziku bardziej. Ale jest dobry. Szczerze nigdy nie miałem chyba winogrona, więc pierwszy raz testuję, ale jest dobry i w ogóle te 3 mg nie czuć ich w ogóle, bo tak jak na przykład przy 12 czy przy innych to strasznie to czuć. Wiadomo, im większy most, tym bardziej czuć, ale oczywiście przy tym no nie czuć tego. Jeszcze zobaczę, czy mam tutaj wszystko dokręcone, ale raczej mam. Tak, mam. Dobra. Także no co, no moim zdaniem spoko jest. Atomizer też tak samo. Ogólnie są różne jeszcze kolory, nie zdążyłem powiedzieć, bo jest taki właśnie kolor, jak tutaj macie. Jest czarny i jest chyba jeszcze jakiś, nie wiem, czy kolorowy, czy jakiś inny. Nie pamiętam już dokładnie, ale ale no jest spoko, na pewno jest trochę większy od mojego poprzedniego, ale to w sumie może i lepiej. I 2 ml ma tego tanka, także 2 ml wam się zmieści. Mój poprzedni też miał chyba 2 ml, tak, też miał 2 ml, więc no co mogę powiedzieć, no polecam. Dobra, a wam dziękuję za oglądanie, zostawiajcie oczywiście subskrypcję, łapki w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.